Witam Was, moi drodzy. W tym filmie chciałem Wam pokazać, jak w bardzo prosty sposób założyć sobie hodowlę takiego pokarmu żywego nicienie mikro. To są takie robaszki wielkości milimetra, które doskonale nadają się do karmienia na rybku. I zaraz Wam pokażę, co będzie potrzebne do założenia takiej prostej hodowli. Do założenia hodowli nicieni mikro będziecie potrzebowali taki pojemniczek plastikowy z pokrywką, w której będą wykonane otwory w celu wentylacji dostępu powietrza do tej hodowli, która będzie wewnątrz. Najzwyklejsze płatki owsiane, błyskawiczne. Możecie sobie przesypać te płatki do pojemnika takiego szklanego, żeby mieć łatwiejszy dostęp. Woda przygotowana, letnia. No i szczypta zarodowa tych nicieni, którą możecie gdzieś tam nabyć od jakiegoś akwarysty lub w sklepach takich internetowych znanych. Ogłaszają się akwaryści i sprzedają takie szczypty tego pokarmu mikro. Także zobaczcie, co jest potrzebne. Pojemnik plastikowy z otworami wentylacyjnymi, płatki owsiane, woda przygotowana, letnia, no i taka szczypta zarodowa. Na początek na dno tego pojemnika plastikowego wysypujecie płatki owsiane na taką grubość gdzieś około 0,5 cm. Zalewacie wodą i tutaj mieszamy te płatki z tą wodą. I ta masa nie może być też za twarda, ani też za wodnista. To musi być tak w połowie. Jeżeli tutaj widzimy, że ona jeszcze jest troszeczkę taka za sucha, dolewamy trochę wody. I jeszcze raz mieszamy. Te płatki oczywiście też naciągną się wodą i zwiększą swoją powierzchnię. Także zobaczcie, tu już jest w miarę wymieszane. Zobaczcie, to musi być taka mniej więcej konsystencja. Zostawiacie to gdzieś na 10 minut, żeby ta woda się naciągnęła z tymi płatkami owsianymi. I po tych 10 minutach możecie dodać tutaj tą szczyptę zarodową nicieni mikro, gdzieś tak na środek tego pojemniczka wypełnionego tymi zmoczonymi płatkami owsianymi. Staram się, żeby ta szczypta zarodowa była tak w środku tego pojemniczka. One później, te robaki, się tak rozmnożą, że rozprzestrzenią się tutaj na całą tą powierzchnię. No i zobaczcie, mamy tą szczyptę zarodową tutaj nicieni mikro na środku tego pojemniczka. I przykrywamy tą przykrywką z tymi otworami tutaj wentylacyjnymi. Należy dodać, że po pewnym czasie taka hodowla tych nicieni mikro może się w takim pojemniku odbywać od 2 do 4 tygodni. Który sygnalizuje, że ta hodowla ma się ku końcowi, jest specyficzny zapach, który zaczyna się wydobywać przez te otwory wentylacyjne tej hodowli nicieni mikro i wtedy musicie po prostu założyć nową hodowlę, ponieważ może ten zapach być nieprzyjemny dla domowników i też po prostu musicie tą hodowlę przeprowadzać w takim miejscu, który w mieszkaniu nie będzie przeszkadzał innym domownikom, jak już tutaj wspomniałem. Ja taką hodowlę nicieni mikro kładę tutaj na pokrywę akwarium, gdzie oświetlenie, które jest wewnątrz tej pokrywy, wydziela ciepło i ogrzewa tutaj spód tej hodowli tego pokarmu. Wy oczywiście też możecie gdzieś to umieścić w takim w miarę ciepłym miejscu, które będzie miał wpływ na rozwój pokarmu nicieni mikro.
późniejszych filmach pokażę Wam, jak skarmiać tym pokarmem na rybek. Tutaj możecie zobaczyć w tej masie płatków owsianych zmieszanych z wodą, jak rozwijają się te nicienie mikro. Zobaczcie. One wykonują takie ruchy jak wąż. I zobaczcie, takie wijące się. I one się tutaj rozwijają. Zobaczcie.